Szanowni Państwo, ja tutaj szybciuteńko policzyłem, bo nasz następny prelegent już tam stoi od 346 sekund, ale jego praca objęła aż 160 lat, bo widzę, że tutaj o czym będziemy za chwileczkę słyszeć, tytuł Historia kolonistów niemieckich w dobrach ordynacji zamojskiej i opracowanie tego tematu dotyczy 160 lat. Czy ja dobrze policzyłem? Proszę bardzo. Pan kolega Przemysław Portuś, założyciel i prezes Stowarzyszenia Genealodzy Zamojszczyzny. Może w tym momencie tyle. Serdecznie proszę i zapraszamy. Spróbuję wszystkim to powiedzieć, co przygotowałem na dziś. O sobie powiem tylko tyle, że w 2016 roku pierwszy raz byłem na tym sympozjum. Stało się to przyczyną założenia stowarzyszenia, bo okazało się, że z województwa lubelskiego nikt nie przyjechał, oprócz mnie. Dzisiaj przyjechaliśmy na sympozjum w składzie 6 osób, oprócz mojej rodziny. To jest Lubelszczyzna, czyli przedmiot naszego działania. Na południu jest zaznaczona część, która należy do zamojskich, zwana ordynacją zamojskich. Bardzo długą historię miała, rozwiązana dekretem PKWN. Zakończyła działalność 21 lutego 1945 roku. Mam problem, bo przygotowałem bardzo duży zasób wiedzy, a czasu mam mało i według wyliczeń statystycznych mam 8 stron do przeczytania z 29. Krótkiego artykułu oczywiście, więc jedziemy. Historia kolonistów niemieckich w dobrach ordynacji zamojskiej nie była do tej pory opisywana drukiem. Oprócz Śladkowskiego i Orłowskiego, którzy zajmowali się niemieckim osadnictwem, nikt do tej pory nie zajmował się osadnictwem kolonistów w zatytułowanym na wstępie obszarze badań, co spowodowało, że zainteresowałem się tym tematem. Koloniści są wśród nas. Są członkami Stowarzyszenia Genealodzy Zamojszczyzny, są członkami mojej rodziny, żyją i pracują dla dobra naszego kraju, zasymilowani z miejscową ludnością, jakże różnie utożsamiano z Polską, lecz taką, której do niej daleko. Na naszym terenie obok siebie mieszkają ludzie, którzy są potomkami bojarów litewskich, Tatarów, Rusinów, Chachów, Czechów, Francuzów, Niemców i wielu innych niezidentyfikowanych narodowości, którzy współcześnie posługują się językiem polskim, a w wielu zatarła się wiedza o swoim pochodzeniu i tylko badania DNA lub wygląd zewnętrzny jest w stanie nam zasugerować ich przynależność etniczną. Ordynacja zamojska skupiała różnych ludzi pracujących dla jej dobra. Stworzyła też podstawy do pierwszego w Polsce systemu emerytalnego, dba o swoich pracowników, zapewniała im miejsca pracy w swoich kluczach folwarków, powodując dla badacza pewien rodzaj zagadki, gdyż dla początkującego genealoga obszar poszukiwań może skupiać się wokół jakiejś wsi, natomiast wywód powinien dotyczyć większej całości. W poszukiwaniach własnych ustaliłem przepływ pracowników między kluczami i tak, gdy ktoś się urodził we wsi Dorbozy, gmina Łukowa, pracę dostał we wsi Płoskiej, gmina Mokre, tam poznał przeszłą żonę ze wsi Koryszów Polskich, gmina Sitno, a po śmierci pracował w Roguźnie, gmina Pasieki, obok Tomaszowa Ordynackiego, współcześnie nazywana Tomaszowem Lubelskim. I tam zmarł. Mimo zmian, jakie przedstawiłem, on nadal był pracownikiem ordynacji, która do końca swojego, czyli do 21 lutego 1945 roku, zachowała wszystkie prawa i powinności wobec swoich mieszkańców i pracowników, łącznie z kontraktami zawieranymi w XVIII wieku, po wsze czasy z kolonistami przybyłymi na jej tereny do dalszego życia i pracy, i o tym traktować będzie niniejszy artykuł. To jest przydługi wstęp, ale chciałem to odczytać, bo przeskoczę pewną wiedzę. To jest monarchia Habsburgów w omawianym okresie, czyli zbliżamy się do roku 1772 i przeskakując cały artykuł, który musiałbym przeczytać, chciałem powiedzieć, że Habsburgowie posiadali różne ziemie na terenie Europy. Na terenach Rzeszy Niemieckiej, tak zwanej Rzeszy Niemieckiej, było ponad 300 państw, państewek, dominiów, klasztorów, niezależnych od siebie, walczących ze sobą nawzajem. Więc były sytuacje, że wyspy były posiadania przez Habsburgów w jakimś terenie, w jakiejś własności. To powodowało, że mieli olbrzymi zasięg terytorialny, ale oprócz Europy posiadali też swoje dominia na świecie, bo jak Państwo, nie wiem, czy znacie historię, Meksyk również do nich należał. To jest slajd. To już jest po pierwszym rozbiorze
ale przeskoczymy dalej. Pierwszy rozbiór Polski, 1772. Co jest znamienne w moim artykule, to pokrótce powiem. Zamojszczyzna jako taka znalazła się pod panowaniem Habsburgów. Pierwszy rozbiór Polski spowodował, że granice austriackie sięgały trochę dalej na północ niż Zamość, na linii Krasnego Stawu, mniej więcej w dorzeczu Wieprza znajdowała się granica i biegła dalej na zachód w kierunku Mielca. I te tereny utrzymały się pod panowaniem Habsburgów do powstania Księstwa Warszawskiego w 1809 roku, a następnie pokój wiedeński w 1815 roku spowodował przejęcie od Habsburgów już oficjalnie, przesunięcie granicy i w zaborze rosyjskim, a w Królestwie Polskim znalazła się praktycznie cała ordynacja, co spowodowało odcięcie od jednego majątku, który znajdował się w Galicji. To był majątek Piskorowice, należący do klucza krzeszowskiego. I w ten sposób znowu ordynacja została podzielona. W przyszłości, czyli dopiero w 1915 roku, znaleźliśmy się powtórnie w granicach Austrii przez kolejne 3 lata, aż do 11 listopada 18 roku tereny nasze należały z powrotem do Austrii. Także w okresie od 1809 do 1915 roku moi, nazwijmy moi, czyli przedmiot referatu, koloniści są odrębną grupą etniczną, która się nie miesza i nie może zawierać związków małżeńskich z pozostałymi kolonistami będącymi w Galicji, czyli w tym miejscu, gdzie Habsburgowie mają swoje ziemie, czyli Austria. Jesteśmy na etapie drogi kolonistów. W artykule jest szczegółowo opisane, skąd pochodzili, ale pokrótce można powiedzieć, że przybyli z Alzacji i z Lotaryngii. To jest kolonizacja józefińska, która spowodowała po ogłoszeniu tej kolonizacji bardzo dużą odezwę wśród ludności i w ciągu kilku tygodni od pierwszych ogłoszeń emisariusze chodzili po Alzacji i zapraszali w bogate czarnoziemy i dobrem zaopatrzone dobrze ziemie przyłączone do Austrii, zapraszali, żeby się tam osiedlać. To była poszedna agitacja. Wiązało się to z tym, że państwo chciało osiedlić ludzi w dobrach, które przejęto w ramach zaboru. Dobra książęce i dobra kościelne. Dobra książęce to były dobra państwowe. Automatycznie wchłonięte przez zaborców straciły nadzór państwa, bo państwo polskie nie sprawowało opieki. Były to pustki, na których nie było osiedli i zaplanowano regularne rozmieszczenie kolonistów. Oczywiście nie za darmo. Osoby, które przyjeżdżały, dostawały wyprawkę. Na miejscu zawierano kontrakty. Kontrakt ogłaszał przedstawiciel rządu i tam były wszystkie powinności zachowane pomiędzy tym, który przyjeżdżał, a tym, który dawał. Nie były to ziemie dawane na własność. To jest wszystko dzierżawa. I to dotyczy tych części państwowych. Był bardzo duży nacisk na miejscowe magnatów polskich, aby do swoich dóbr prywatnych przyjmowali kolonistów. Na początku był opór materii, później rząd zaproponował, że będzie płacił pieniądze. Płacono 250 do 300 guldenów za jedną rodzinę osadniczą. I wtedy kilka znanych rodów zgodziło się na swoich terenach przyjąć w obrębie całej Galicji. Natomiast Andrzej Zamoyski, który był wielkim kanclerzem koronnym, zgodził się i zresztą jednym z ostatnich reformatorów Sejmu Wielkiego, zgodził się do swoich dóbr przyjąć kolonistów, za co dostał pochwałę z ust samego cesarza. No wszystko mam w artykule zacytowane, ale to będzie lepsza w prezentacji. W momencie, kiedy podpisywany jest kontrakt pomiędzy przybyłymi kolonistami a Zamojskim, zaplanowano osiedlenie 100 rodzin. W kontrakcie jest wszystko wyszczególnione. Kontrakt przeczytam, bo to jest istotne z mojego punktu widzenia. Natomiast
Za przekładem Zamojskiego do dóbr okolicznych w trzech majątkach przybyło jeszcze 25 innych rodzin razem z tą grupą, ale tam zostali wchłonięci, też były osobne kontrakty zawarte. Nie wszyscy dotrzymali zobowiązań, to znaczy właściciele ziemscy, nie wszyscy, bo w miejscowości Miączyn po zmianie właściciela przybył były minister rządu Księstwa Warszawskiego, który podstępem zabrał kontrakt jednemu z przedstawicieli kolonistów i chciał, aby oni odrabiali pańszczyznę. Spowodowało to zmianę podległości i koloniści udali się wtedy do Zamojskich, którzy wytyczyli im nową wieś i dali wszystkie prawa i uprawnienia wynikające z kontraktu w nowej wsi na ich terenie. To tak pokrótce. Zrobimy. To jest przykład. Wrócę tak. Droga Niebieska, jeżeli widzicie, to jest Dunaj. Koloniści w tym momencie płynęli Dunajem do Wiednia. Tam przybywali, tam dostawali pierwsze zaopatrzenie. Okazało się, że jest ich tak dużo, że w ciągu roku musieli rok koczować, więc dostawali też żywność, zaopatrzenie. Rząd musiał uruchomić olbrzymie środki, żeby tych ludzi utrzymać. Później byli kierowani do swojej kolonii. Być może, że wiecie o tym, jak to się odbywało w Galicji. Mój kolega, który jest potomkiem Szramów, ustalił, że w Wiedniu było trzech braci. Jeden przybył do Sidańca obok Zamościa, drugi poszedł na aktualne Węgry, a trzeci poszedł do Serbii z jednego związku, czyli to byli rodzeni bracia, w różnych krajach wylądowali. Każdy dostawał przydziały gdzie indziej. W momencie, kiedy te rodziny wędrowały, również mamy naturalne dojrzewanie ludzi. Gospodarzem w ówczesnym czasie, czyli tym, który mógł dostać gospodarstwo, już był mężczyzna, który miał 14 lat. Nie mógł zawrzeć związku małżeńskiego, ale już mógł uprawiać ziemię. Także zdarzało się, że kolonista przybywał na miejsce i do kontraktu stawały jego dzieci również. Dobrze. To mamy. To jest przykład paszportu. Wszyscy, którzy przybywali do kolonii z Wiednia, najpierw przybywając do Wiednia, dostawali paszporty podróżnicze, które były im zabierane, a następnie wydawano paszport do miejsca docelowego, gdzie miał być osiedlony. Ludność, która przeszła, nie przeszła tej procedury i nie miała paszportów, nie miała prawa być obsadzona w nowym miejscu. To jest kopia jedynego paszportu, który zachował się w dokumentach austriackich. Więcej tych nie ma. To jest paszport kolonizacyjny wydany w Wiedniu dla kolonisty Józefa Planka. Jest to przykład. Znaczy ja się tym parę lat zajmuję, więc jest to dorobek kilku lat moich badań. Wracamy do naszego miejsca. To jest ordynacja zamojska w swoim kształcie. Nieduże przedsiębiorstwo. W większości składa się z lasów, trochę folwarków, kilka miast prywatnych. Na pewno słyszeliście o Szczebrzeszynie, bo tam chrząszcz czasami brzmi. To też jest miasto prywatne i do chwili obecnej Zamojscy też mieli urząd miasta. Należący do nich budynek był oddany w dzierżawę w latach 30. i całkiem niedawno dopiero miasto go wykupiło. Zamość jest miastem prywatnym do 1815 roku. Tam na południu taka enklawa to są właśnie Piskorowice, które zostały w Galicji. Granica Galicji pokrywa się z dolną częścią ordynacji. I ten układ został zachowany również w dwudziestoleciu międzywojennym, bo na górze, czyli na północy jest województwo lubelskie, a na południu w miejsce Galicji weszło województwo lwowskie. Jesteśmy przy kontrakcie, to będzie prościej. A jeszcze, jeśli chodzi o rząd austriacki, w dobrach kościelnych były nasiedlenia, ale rząd Austrii w tym czasie zabrał zakonom, albo zlikwidował zakony, albo zabrał zakonom ziemię. Więc powstały olbrzymie pustki, na których nikogo nie było, a była dobrego rodzaju ziemia, więc to też był przyczynek, żeby obsadzić w tym miejscu nowych kolonistów. Dnia 28 lutego 1785 roku
Spisano kontrakt w Kancelarii Dóbr Zamojskich w Zamościu. Kontrakt zawarto pomiędzy ordynatem Andrzejem Zamojskim, właścicielem ordynacji zamojskiej, z jednej strony, a 100 kolonistami niemieckimi, mającymi być nasiedlonymi w dobrach ordynackiej z drugiej strony. Zamojskie dominium ordynackie w porozumieniu z władzami austriackimi, mając na względzie dobro ordynacji, jak również kolonizacji niemieckiej, na tutejszym zamojskim terenie postanawia nasielić w wyżej wymienionych dobrach 100 rodzin kolonistów niemieckich, jako prawny dokument sporządzić za wspólną zgodą niniejszy kontrakt, który po zatwierdzeniu przez Wysokie Gubernium w Lublinie trwać będzie na wieczne czasy. Kontrakt jest dostępny w Archiwum Państwowym w Lublinie wraz z podpisami, ale nieliczni w życiu go widzieli, więc są... To jest kopia, którą udało mi się uzyskać. Niżej wymienione artykuły omówione i ustalone zostały przez obie umawiające się strony, to jest ordynat Andrzeja Zamojskiego i 100 ojców rodzin niemieckich przy współudziale przedstawiciela władz austriackich, jaśnie wielmożnego pana Kreishauptmana F. Kolman Huberta. No i tutaj, no, zobaczymy, ile mam czasu. Zdążę. Mamy 40 kilka artykułów, które regulują całe życie, powsze czasy. Od momentu zawarcia, powsze czasy, wszystko, łącznie z pijaństwem. Wszystko jest zawarte w kontrakcie. I to do tego stopnia, że było respektowane. Ja osobiście mieszkam na gruncie Eusebiusza Lemperta, który mieszkał w Płockim do 1944 roku. Stąd też przyczynek był do tego, żeby zobaczyć, skąd ja się tam wziąłem, bo ja kupiłem ziemię, okazało się, że również należała do kolonisty. Inni potomkowie tych kolonistów również w pobliżu mieszkają. Ominę artykuły. Nie będę mówił, że artykuł pierwszy, drugi i tak dalej. Postaram się szybciej przez to przelecieć. Ja niżej podpisany, właściciel ordynacji zamojskiej, przyjmuję do swojego dominium 100 rodzin kolonistów niemieckich, z których 90 rodzin to rodziny rolnicze, reszta 10 rodzin to rodziny rzemieślnicze, z czego jedna rodzina to kowal, stolarz, cieśla, młynarz, krawiec, szewc, rybak i pszczelarz. Każda rodzina rolnicza otrzyma z dominium ordynacji wyznaczonej kolonii 30 murg jako całość gospodarki rolnej, to jest 0,54 hektara. Każda otrzymuje. Pod budowę zagrody przeznacza się jeden murg. Na tej powierzchni urządzony ma być ogród warzywny i sad. W tym 30 morgach mieści się będzie 3 morgi łąki. Rodzinom rzemieślniczym wyznacza się jedną morgę gruntu rolnego pod zagrodą i ogród zaś gruntów i łąki tylko, ile ta rodzina będzie mogła obrobić, lecz nie więcej jak 15 murg. Na względzie trzeba mieć to, aby taki rzemieślnik nie zaniedbywał się w swoich obowiązkach rzemieślniczych i trudnił się tylko uprawą roli. Głównym zajęciem rodziny rzemieślniczej ma być rzemiosło. Każda rodzina osiedlona w dobrach ordynackich otrzyma w swoim czasie, ale nie dłużej jak do 2 lat, wybudowany nowy dom mieszkalny z drewna według planów kameralnych składający się z dużego pokoju, komory i kuchni z piecem murowanym i wyprowadzonym kominem na dach. Dom ma być ukryty słomą i ma posiadać w pomieszczeniach mieszkalnych podłogę drewnianą. Oprócz domu będzie wybudowana z drewna i kryta słomą stajnia na 8 sztuk bydła oraz drewniana stadoła kryta również słomą na przechowywanie zboża. Wymieniane w poprzednim punkcie budynki będą budowane na koszt ordynacji, jak również z ordynackich materiałów. Każdy kolonista będzie musiał jedynie z dorosłych członków rodziny pomagać przy budowie bez żadnego wynagrodzenia. Gdyby budynki w najbliższej przyszłości, to jest do 15 lat użytkowania, z powodu zaniedbania kolonisty uległy zniszczeniu, nowe mogą być wybudowane na jego koszt i ordynacja nie będzie miała obowiązku żadnej pomocy, tak w materiale, jak i w robocie. Jedynie ordynacja zobowiązuje się do sprzedania po zniżonej cenie materiałów budowlanych. Grunty rolne, łąki i wszelkie budynki opisane w powyższych artykułach będą przydzielone kolonistom w wieczystą dzierżawę. Grunty orne mają być podzielone na 3 obszary, z których pierwsza część będzie obsiana zbożem zimowym, druga jarym, a zaś trzecia każdego roku ma ugorować. Z tej ostatniej części każdy kolonista nie będzie miał obowiązku płacenia czynszu. Każda nasiedlona rodzina, tak rolnicza, jak i rzemieślnicza, proporcjonalnie do swoich gruntów otrzyma z ordynacji zamojskiej pierwszej wiośnie osiedlenia. 2 konie, 1 wałach, 1 naklacz, 2 wały pociągowe, 2 krowy, 1 maciorę. Wszystko to ma być w najlepszym gatunku z narzędzi gospodarczych i rolniczych. Każda rodzina kolonista otrzyma z ordynacji zamojskiej również na ratalną spłatę wóz skuty z żelaza, pług żelazny, 2 brony drewniane z żelaznymi rzębami, żelazną łopatę. Wartość inwentarza martwego, jak i żywego będzie wpisana każdemu koloniście do jego książeczki czynszowej
i musi być przez każdego zwrócona w 6 latach, w okresie 6 lat, począwszy od stycznia 1791 roku. Teraz co to jest wóz, powiem Państwu, to jest skrzynia. Kształt normalnej skrzyni w kształcie litery U. Polacy, rdzenni nazwijmy, mają hele, które są postawione w skosie, a wóz kolonisty ma kształt litery U. Wóz, zaprzęg koński kolonisty do końca kolonistów, czyli do lat 60. to były konie perszerony z grubą nogą, które były do ciągnięcia, a zaprzęg polski to jest zwykły drobny konik, który ciągnie ten drobny wóz polski. W każdym momencie między tymi ludźmi była różnica. Domy miały użytkowe strychy do przechowywania zboża. Polskie nie miały użytkowych, nie miały komina, jeszcze były górne chaty kryte z słomą. Wszystkie te rzeczy wprowadza kontrakt. Mamy również obowiązek posiadania ogrodu, posiadania sadów owocowych, które są sprowadzane sadzonki przez cesarza i dawane kolonistom. Miejscowi tego nie mają. Ma to podnieść kulturę rolną. Wprowadzane są urządzenia metalowe. My jeszcze pracujemy na drewnianych jako miejscowi, a koloniści dostają metalowe pługi. Zaczyna się nowy system orania. U nas się orze maksymalnie jednym koniem, jeżeli ktoś ma konia, albo się używa innego inwentarza do orania, a tu wchodzi para wołów do orania, czego nie ma na terenach nasiedlanych. To wszystko przychodzi z zachodu razem z kolonistami, czyli coś się innego zmienia. W aktach stanu cywilnego, które w tym czasie są sporządzane, zawsze jest podkreślone, że to jest kolonista. I pomiędzy kolonistami można tylko zawierać związki. To jest w kontrakcie. Zbywanie tylko między kolonistami. Nie można obracać ziemią z niekolonistami. Wszystko jest w kontrakcie. To idąc dalej, wyżej wymieniona liczba bydła gospodarczego, która będzie każdemu koloniście przydzielona, ma być w dalszym ciągu gospodarowana, utrzymywana i każdemu koloniście nie będzie wolno bez zezwolenia ordynacji tego bydła, trzody oraz koni sprzedawać lub odstępować. Grunt pod ogród i sad będzie każdemu koloniście przydzielony koło domu, zaś grunty orne, łąki tak blisko, jak tylko okoliczności pozwolą. Działki gospodarcze będą każdemu koloniście wymierzone przez powiatowego urzędnika wczesną wiosną 1785 roku i oddane w użytkowanie osadnikom. Gospodarstwa rolne wymierzone i oddane w użytkowanie osadnikom nie mogą być dzielone, ani odłączane, czy częściowo sprzedane. A w razie śmierci ojca rodziny przechodzi na najstarszego syna lub córkę, która wyjdzie za mąż. Zaś reszta dzieci ma być spłacona i musi szukać sobie następnego gospodarstwa przez ożenek lub za mąż pójście. W tym wypadku chodzi o spadkobierców dorosłych. Spadkobiercy nieletni do chwili dojścia do wieku dorosłego mają przebywać razem i żyć razem, pracować w miarę możliwości razem w rodzinie pozostawionej przez ich zmarłego ojca. Pozostała wdowa, o ile nie wyjdzie powtórnie za mąż, ma prawo żyć w dotychczasowym gospodarstwie do śmierci i spadkobierca główny mają obowiązek utrzymać. Dla każdego osadnika będzie założona księga gruntowa, która ma być stale prowadzona i ma posiadać następujące rubryki. Imię i nazwisko posiadacza gospodarstwa, nazwa gruntu, wymiar gospodarstwa, opis granic, klasyfikacja gruntów według ocen dobra, średnia, zła. Wszelkie ciężary i zobowiązania ciążące na danym gospodarstwie mają być w tej książeczce wiernie wpisane. Do tej księgi mają również być wpisany niniejszy kontrakt, który jest podstawą prawną dla każdej nowo założonej kolonii i trwać ma powieczne czasy. To doszedłem dopiero do artykułu 15. A mówimy jeszcze o kwaterunku, o powinnościach, o podatkach. Wszystko jest to jednocześnie spisane. Kiedy zaczynają się powinności wszystkie i na koniec tego wszystkiego również jest o rzemieślnikach, wszystkim osiedlonym rzemieślnikom, których ordynacja przyjęła wszystkie narzędzia i instrumenta, zobowiązuje się wydać w chwili osiedlenia, które oni mają spłacać w ciągu 6 lat i w 6 ratach, licząc pierwszą ratę po upływie 3 lat. Kreishauptmann w Zamościu zapewnia ordynację, że po zatwierdzeniu przez Wysokie Gubernium w Lublinie niniejszego kontraktu, wypełnienie go przez obie umawiające się strony zobowiązuje się wypłacić ojcom 100 osiedlonych rodzin zamojskiej kasy rządowej po 250 zł polskiej pod warunkiem, że jaśnie wielmożny pan ordynat zamojski zobowiązuje się osiedlić tych 100 rodzin w swoich dobrach najpóźniej do końca lutego 1786 roku. Jaśnie osiedlony wielmożny daje słowo, że tak będzie, co potwierdza swoim podpisem złożonym na niniejszym
kontrakcie. Na koniec zebrani osadnicy niemieccy w ilości 100 ojców rodzin oświadczają uprzejmi wobec, że niniejszy kontrakt został im po niemiecku przeczytany słowo w słowo, jeżeli dokładnie rozumieją i własnoręcznie podpisują i zaświadczają. Pod kontraktem podpisało się 96 piśmiennych z imienia i nazwiska, za 4 stawiła krzyżyki. Także też mówimy o ludziach, którzy umieją pisać. To jest... To są ich podpisy. To jest 1785 rok. Teraz powiem, skąd się niektóre rzeczy biorą. Ponieważ mamy duże rozbicie dzielnicowe, nazwijmy to tak, w Niemczech, ci ludzie uciekają z tamtych rejonów. Uciekają dlatego, że który władza, tego religia. W tym czasie, rok wcześniej, zmieniła się władza na terenach pozyskiwanych kolonistów. Wcześniej byli protestanci, następny władca jest rzymskokatolicki i narzucił rzymskokatolicy. Protestanci próbują uciekać, więc zaczyna się gehenna ludzi, którzy nie chcą zmieniać co rusz swojego wyznania. Ci ludzie, jak przybyli, to stali się lepszymi, bo mają wszystko dane od rządu w stosunku do miejscowych. Na początku, jak czytałem księgi metrykalne, byłem zdziwiony, że są podawane księgi, znaczy do aktu, numery domów. Z czasem się okazało, że koloniści mają numery domów, a nie koloniści nie mają numerów domów. Oprócz tego było określone wszystko, jak mają być budowane domy, jak zwrócone do ulicy, cała struktura gospodarstwa, jak ma wyglądać. To jest wszystko w kontrakcie określone. Plus z budowy domów, no i następne. Kolorem granatowym mamy zaznaczony obszar, który podlega zmianie terytorialnym po 1809 roku, czyli wcześniej tereny wszystkie należały do Galicji. Księstwo Warszawskie w 1809 zajmuje tereny do Granatowego włącznie. Od 1815 roku ta część Galicji staje się własnością caratu. Stąd mamy ograniczenie przepływu, gdy już za granicą nadal są kolonie z tego samego okresu, to między tymi koloniami ludzie się przemieszczają, zawierają związki, wszystko jest dozwolone. U nas, ponieważ jest kontrakt podpisany na terenie ordynacji i na terenie królestwa, czyli zaboru rosyjskiego, ten przepływ ludności jest niemożliwy. Mówimy o 100 rodzinach i 25 w innych folwarkach i ponieważ jest to temat woda i można było cały czas o tym mówić, ja doszedłem do wniosku 7 lat temu, że spróbuję ich zrobić wywód. I założyłem drzewo genealogiczne 125 rodzin. Udało mi się na razie ustalić 19 tysięcy ludzi. A to nie dużo, bo ja swoją rodzinę ze 100 osób doszedłem do 14,5 tysiąca, także to nie jest dużo. Ale robię wywód od momentu osiedlenia do współczesności, również udało mi się wiele rodzin dociągnąć, przy czym 6 osób mojego stowarzyszenia jest potomkami kolonistów, o czym niektórzy się dowiedzieli w trakcie. Widziałem reakcję jednej koleżanki, jak się dowiedziała, że babcia z domu jest Has przez 2S, to jej się łuk zrobił z buzi, bo nie przypuszczała. To animozje te narodowościowe, ale współcześnie już przełknęła i brnie dalej. Mamy bezpośrednich kolonistów, którzy nadal są w Sitańcu koło Zamościa. Znam kolonistę, który mieszka w miejscowości Rogów, to jest gmina Miączyn. Od 1785 roku posiada to samo gospodarstwo, przy czym w tej chwili powiększył je do 500 hektarów, prowadził nowoczesne metody orania ziemi, czyli nie orze, podcina tylko powierzchniowo, to w Stanach też się stosuje, ma lepsze wyniki niż pozostali. Ci ludzie walczyli na różnych frontach po naszej stronie, czyli po tej dobrej. Były sytuacje też krwawe i trudne, bo 29 kwietnia 1943 roku w miejscowości Chuszczka pod Skierbieszowem oddział AK zaatakował wieś, która należała do kolonistów w sumie, ale w której miały być osoby osadzone, czyli czarni z Besarabii mieli być osadzeni przez okupanta. Nie było niestety nikogo. No i biedniakowcy, co mieli zrobić? Wyciągnęli tych kolonistów, którzy już mieszkali na miejscu prawie 140 lat i od 9-latka do 34-latka rozstrzelali na miejscu.
Później ze wszystkich wsi przyszli ludzie. Mam zdjęcia konduktu pogrzebowego, którzy wszyscy ich chowali na cmentarzu w Skierbieszowie. No i ta akcja jest opisywana w książkach AK-owców, że to była walka z uzbrojonym tam okupantem i różne rzeczy. Nie polega to na prawdzie, ale chichot historii jest taki, że zbrodniarze są pochowani naprzeciwko swoich ofiar na tym samym cmentarzu, w jednej alei, naprzeciwko siebie są. To tak na marginesie tylko tych wszystkich moich ustaleń. Próbuję to ogarnąć. Już jestem po czasie. To zrobimy dalej. Będzie przeskok. To jest budynek. Już kończę. To jest budynek. To jest dom, o którym mówię. Użytkowe poddasze. Ten dom istnieje do tej pory w Sitańcu i w tym kroju były u nas domy budowane kolonistów. I tylko oni mieli użytkowe poddasze. To jest zdjęcia archiwalne stworzone przez gminę Zamość, dokumentujące kolonistów. Tu mam fajny przykład. Wójt gminy Mokre w lipcu 1938 roku Bolesław Wnuk wita marszałka Rydza Śmiegłego na lotnisku w Mokrem pod Zamościem. Tylko tyle, że oprócz tego, że Wnuk jest posłem na Sejm, to jego żona pochodzi z Torów, a on jest synem Klaudelów. Matka z domu Klaudel. To wszystko są koloniści. Mam zdjęcia ludzi, którzy zginęli za Polskę. To jest w Powstaniu Warszawskim, po naszej stronie. Weiland, ale pisał się wcześniej po niemiecku. W-E-I się pisali. Później wszystko jest spolszczone. Przykład aktu, o którym mówiłem. To w trzeciej linijce, w Sitańcu, kolonista zamieszkały. Kolonista w Sitańcu zamieszkał. W trzeciej linijce jest, zawsze było ujęte, że to jest kolonista. Tak samo jak z moją grupą zawodową jeździliśmy po cmentarzach i w ordynacji napis jest na pomniku: emerytowany pracownik ordynacji. Moi znajomi obok tego przechodzili obojętnie. Ja mówię: czekajcie, czekajcie. Emeryt jest wymieniony na pomniku. Nie wiecie, co to jest emeryt. Nie było systemu emerytalnego nigdzie w Polsce, tylko w ordynacji. Podam ostatni przykład. Rząd carski płacił nauczycielowi 30 rubli na utrzymanie roczne. Wielki kanclista ordynacji, który pracował w Zwierzyńcu, na emeryturze otrzymał dom dożywotnio, opał co roku i 600 rubli rocznie. To jest system emerytalny. O wszystkich jest zaopatrzenie, każdy ma mieszkanie, każdy ma opał i każdy ma pieniądze za to, że pracował. Można by było mnożyć przykłady dbania tej ordynacji o swoich pracowników, ale najważniejsze jest to, że do końca byli zagospodarowani. Dopiero PKWN spowodował bezwład i w momencie, kiedy ordynacja pada, oni byli dzierżawcami, więc dostali ziemię w wyniku reformy rolnej z ordynacji. No i ostatni punkt tego programu to jest wykaz zmian gruntowych w obrębie gospodarstwa należącego do kolonistów. Każde gospodarstwo jest opisane i gdybyśmy czytali od góry każdą rubrykę, to jest napisane: w tej miejscowości gospodarstwo należało najpierw do tej i do tej. To samo gospodarstwo jest przekazywane kolejnym pokoleniom, bo kontrakt pozwalał na przekazywanie. Ale jeżeli się spotkały dwa gospodarstwa w jednych rękach, w ciągu roku trzeba było je sprzedać, oddać, zmienić własność, przydzielić komuś innemu. To jest wszystko określone w tym kontrakcie, który nie mam czasu wam przeczytać. Natomiast mam nadzieję, że organizatorzy pozwolą opublikować dużo rzeczy, bo to tego się nie da przytoczyć na już. Myślę, że już mogę czekać na pytania. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pytań. Ja mam pierwsze pytanie do pana, bo wspomniał pan, że kontrakt wszystko uwzględniał, tak. Nawet pijaństwo. Tak. W jakim sensie? Jeżeli ktoś nadużywał alkoholu i zaniedbywał gospodarstwo, ordynat mógł zabrać mu gospodarstwo. Rozumiem. A drugie pytanie dotyczy, jak długo ten zakaz mieszania się z ludnością niekolonistów obowiązywał? Nie wierzę, że do 1945 roku.
Czy oni w ogóle kiedyś przestali, że tak powiem, izolować się pod tym względem? Ze względów ekonomicznych wszystkie związki były zawierane między kolonistami, ale w międzyczasie dochodzi do małżeństw z kilkoma nazwiskami. Nazwisk Piuro, Pieczykolan i inne, które cały czas są w obrocie kolonistów. Zależy w jakich dobrach, ale można przyjąć, że dopiero po I wojnie światowej uwolniono związki, czyli przepływ swobodnej ludności, ale do I wojny światowej cały czas mówimy o zamkniętej grupie. Tak. Słucham. Ja mam w zasadzie dwa pytania. Jedno dotyczy tego, wspomniał Pan, że opracowuje wywody kolonistów, ich potomków. Pytanie mam takie, czy one są w jakikolwiek sposób opublikowane? Nie. W jakichkolwiek bazach danych, gdzie można szukać tych kolonistów? Aha, dobra. Liczymy na to. A drugie moje pytanie, czy koloniści opuszczali ordynację? Członkowie rodzin, kolejne dzieci? Tak. I czy to było jakoś uregulowane, czy oni tym sami byli wolni? Wszystko wiąże się z podróży za chlebem. Największy odpływ z ordynacji to jest koniec XIX wieku, udają się do Stanów Zjednoczonych i dalej. Później jest 1912 rok, tuż przed rozpoczęciem działań wojennych i po I wojnie światowej. Dużo kolonistów odpływa do Stanów Zjednoczonych, do Australii, ponieważ ziemie, na których oni gospodarują, są różnej klasy. W okolice gminy Łukowa, to jest samo południe, jest piasek, współcześnie się uprawia tytoń. Wcześniej nie miało to sensu jakiegoś gospodarczego, był inny rodzaj upraw, więc to są tereny, gdzie się uprawia chreczkę. Znacie chreczkę? Nie. Kasza gryczana, wiecie, z czego się robi? Chreczki. Tylko chreczkę można było tam uprawiać, nic więcej. I dlatego na piaskach to nie było 30 murk, tylko dostawali nawet 60, bo na piaskach nic nie rośnie, to jest 5-6 klasa gleby. Ci ludzie nie mogą się utrzymać, więc odpływają za granicę. Ale raczej to jest emigracja i współcześnie ci ludzie próbują szukać swoich korzeni. Część z nich emigruje do miast, przechodzą w zawody. Teraz prowadzę wywód szewców, Eifler, z Tomasza Wolobelskiego, takie nazwisko. Pisze się EI, EJ, albo odmiana jest Effler. Mamy też kolonistę, który się nazywa Hefner, w Wielonczy koło Szczebrzeszyna. Jest takie powiedzenie, na Wielonczy świat się kończy, a w Szczebrzeszynie zaczyna. Hefner, nie wiem czy wiecie, to jest również twórca Playboya. Hugh Hefner, tak, to jest ta sama rodzina. I moglibyśmy wiele rzeczy mówić. Ja dysponuję wiedzą, bazą, nazwiskami, również będą opublikowane te nazwiska. A po wojnie, jak wiecie, każda z nacji na naszych terenach, rząd tak zaplanował, była nazwana, więc stworzono wykazy osób, które były pochodzenia również kolonistów niemieckich i ich rodzin. I te osoby sukcesywnie zostały pozbawione wszystkiego, co tylko się dało, z wyjątkiem tych, którzy byli dzierżawcami. Chciałem się też dowiedzieć, jak się zachowywali w czasie wojny, w czasie, kiedy Zamojszczyzna była problemem. Zamojszczyzna nie była problemem. Problemem byli Niemcy, którzy przyjechali. Powiem tak. W czasie wojny przyjechali Niemcy do Sitańca, w którym było 16 rodzin kolonistów. Chciano wpisać ich na Volkslistę. Dwie rodziny się zgodziły, pozostałe pojechały do Oświęcimia na stałe. Pomimo, że pojechały do Oświęcimia na stałe, część ludzi przeżyła. Co zrobiła władza ludowa? Oni nie podpisali Volkslisty, pozbawiła ich majątków. A przy okazji, co zrobiła dalej? Wzięła do odgruzowywania Warszawy. I tylko tam, gdzie już nie mogli wejść Polacy, wysyłano kolonistów, a oni wkrótce wracali do swoich domów. Kilka trumien tygodniowo wracało do Sitańca z powrotem, bo tam, gdzie były ściany pionowe, wysyłano kolonistów, waliło się to na nich, chowano w trumny, wysyłano do domu, przywożono następny i tak w kółko, aż Warszawa została uporządkowana.
To wiem od ludzi, którzy są potomkami kolonistów. Ja nie jestem potomkiem kolonistów, ale moja babcia dostała propozycję wpisania się na Volkslistę. Ustaliłem, że to jednak było z Galicji nazwisko i nie jest tych kolonistów, ale był to przyczynek również do poszukiwań, bo nie mogłem znaleźć dalej korzeni. Ma napisane jej prababcia, że była z Niemców, ale w tej miejscowości są ludzie, którzy noszą nazwisko Niemiec, ale również są i koloniści, czyli pochodzenia niemieckiego. Bez mikrofonu podszedłem i powiedziałem, że to jest niesamowite i że bardzo dziękuję, bo naprawdę to jest... Nie wiem, jak to powiedzieć, bo słowo chreczka to ja też znam z Szyszkowa. Ja się przekopując przez swoich na Lichowski i przez Sasów... Powiem jeszcze do mikrofonu ostatnią rzecz, bo mam napisane. W latach 80. przyjechała do Sitańca niemiecka telewizja, chcąc nakręcić reportaż o potomkach osadników. Zdziwieni mieszkańcy opowiadali, że pierwszy raz słyszą o swoim niemieckim pochodzeniu.